Zrobiło się głośno o mężu Danuty Choleckiej. To przykre, jak miał potraktować byłą żonę. Wszystko z miłości do prezenterki TVP. Danuta Cholecka dziś jest jedną z głównych gwiazd TVP. Jako szefowa wiadomości jest wzorcową pracownicą stacji. Dba też o wizerunek wzorcowej żony i matki, przeciwniczki rozwodów. Media ujawniają jednak, że sama podobno przyczyniła się do rozbicia jednego małżeństwa. Kim jest mąż Danuty Choleckiej? Cholecka bardzo dba o prywatność swojej rodziny. Wraz z mężem rzadko udzielają wywiadów, nie sposób też znaleźć ich w mediach społecznościowych. A jednak czujne dziennikarskie śledztwa ujawniają wiele faktów, a niektóre z nich są bardzo niewygodne dla szefowej wiadomości. Danuta i jej mąż Krzysztof Dunin-Cholecki niedawno świętowali 30-lecie związku. Mężczyzna jest przedsiębiorcą i, jak donosi portal Plejada, zarządza kilkoma parkingami na terenie Warszawy. Doczekali się dwóch synów, bliźniaków Juliana i Stefana. Oficjalnie wiadomo, że Cholecka i Krzysztof poznali się, kiedy ona była jeszcze studentką. Ich historia ma jednak jeden, bardzo przykry aspekt, o którym nie chcą mówić. Poniżej wszystkie szczegóły. Historia związku Danuty Choleckiej i jej męża. Danuta poznała Krzysztofa, kiedy przyjechała z Lidzbarka do Warszawy na studia ekonomiczne. On organizował wtedy studenckie wyjazdy do pracy sezonowej w Norwegii. Między Cholecką a Duninem szybko zaiskrzyło, jednak jak donoszą media, para miała podobno jeden, ale poważny problem. Portal Pomponik przekazał, że w momencie, w którym przyszła dziennikarka TVP poznała swojego ukochanego, mężczyzna miał być żonaty. A jednak oświadczył się nowej wybrance już po 3 tygodniach znajomości. Co wydarzyło się dalej? Mąż Danuty Choleckiej jest rozwodnikiem? Serwis Pomponik twierdzi, że trwające małżeństwo Krzysztofa Dunina podobno nie potrwało długo, kiedy poznał on Danutę. Biznesmen miał szybko zdecydować, że rozwiedzie się z ówczesną żoną. Po 3 tygodniach oświadczył się nowej wybrance. Z kolei portal Super Express przekazał, że samą ceremonię zakochani przekładali 3-krotnie, właśnie ze względu na termin rozwodu mężczyzny. Co sama Cholecka mówi o czasach swojej młodości, kiedy zakochała się w Krzysztofie? Kiedy wychodziłam za mąż, byłam bardzo młoda i chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci. I o to prosiłam Boga, powiedziała w życiu na gorąco.